tutaj tamy w rzece Piława. Ona służyła do spiętrzenia wody. Woda się podnosiła, zalewała okoliczne tereny, co mogło uniemożliwić wejście wojsk polskich i rosyjskich. Warte obejrzenia miejsce. Dodam jeszcze, że zapora należała do systemu fortyfikacji wału pomorskiego. Na wjeździe do Bornego mamy takie stanowiska. A w środku niestety syf, szkoda. Po jednej i po drugiej stronie drogi. Tutaj mamy pozostałości po, z tego co czytałem, magazynach i warsztatach. Jak widać, jest ich trochę. Jest to teren tutaj blisko zlotu, który odbywa się w sierpniu. Oczywiście mowa o Bornym Solinowie. Mamy możliwość wejścia, widzę.
oddali słychać, że jeździ. Nie wiem, czy to czasem nie jest czołg, ale jeszcze nie widzę. No tak jak mówiłem, tutaj mamy szereg magazynów. Do jednego da się wejść, do reszty nie. Widać, że są kilkupiętrowe. Tutaj mamy teren z lotu, co się odbywa. Jak nie jest to czołg, chyba, nie widzę daleka. Nie, no czołg, czołg. Teraz jestem w muzeum Wornym. No, tutaj coś ciekawego.
czołg T-34 z armatą 85 mm. Tutaj mamy cmentarz wojenny w okolicy, warty odwiedzenia. Tutaj mamy jeszcze jeden cmentarz, warty uwagi.